Zamiast pieniędzy dostaniesz pokwitowanie pieniędzy. Szokująca wizja, przepowiednia Snowizackowskiego. Wyobrażacie sobie, jest Kowalski, ma dwójkę dzieci na utrzymaniu, żonę. Zarabia 3,5 tysiąca pracodawca mu mówi nie dostaniesz pieniędzy na konto 3,5 tysiąca, nie dostaniesz pieniążków do rączki. Dostaniesz pokwitowanie, dostaniesz pokwitowanie, że zarobiłeś w tym miesiącu 3,5 tysiąca złotych, ale pieniądze dostaniesz kiedyś tam w przyszłości? Szokująca wizja przepowiednia Jasnowizaciego. W takim razie jak żyć? I to ma mieć miejsce w Polsce nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowizac Co to znaczy? W takim razie co się wtedy stanie? Jak ludzie będą żyć? Jak opłacą rachunki? Za co kupią chleb? Co powiedzą dziecku? Jak nakarmią dziecko? Jak kupią cokolwiek do garka, żeby ugotować? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. To nawet gorzej niż powrót do komuny, tak? No bo za komuny były pieniądze na kartki i były też po prostu tak, te peweksy, dolary dla wybranych. Natomiast tak, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, który właśnie mówi wprost. Ludzie będą dostawać pokwitowanie pieniędzy, tak? Tutaj oszczędności, ludzie będą otrzymywać pokwitowanie pieniędzy, a nie gotówkę. Pójdzie po prostu kowalski do banku, będzie chciał wypłacić pieniądze będzie na przykład chciał wypłacić pieniądze na samochód, a tu się okaże, że bank po prostu mu tych pieniędzy nie wypłaci, tylko dostanie pokwitowanie. Jasnowid też mówi, że Polska przeżyje poważne załamanie ekonomiczne, że będziemy musieli uważać tak naprawdę na pieniądze, na kwestie finansowe od kwietnia 2023 roku. Wtedy to się wszystko pogorszy. Natomiast taka Dusza Dasza praktycznie tutaj prognoza Jasnowidza mówi w ten sposób, że będą tak naprawdę przydziały ze strony państw Także państwo nam będzie dokonywać, dawać pewne przydziały, że praktycznie tutaj będzie pieniądz elektroniczny, że nawet po prostu zamiast tego pieniądza elektronicznego, nawet tak mówię w ten sposób, że chyba czarny pieniądz czy czarne karty plastikowe, którymi będzie się płaciło, że tam będą w ogóle punkty które będziemy, no tak, na stacji benzynowej, tak? które będziemy otrzymywać za te punkty będziemy mogli kupić podstawowe produkty, ale tych punktów nie będziemy mogli wymienić na gotówkę, nic innego poza tymi produktami nie będziemy mogli kupić, ani też tych punktów nie będziemy mogli przenieść na następny miesiąc, tak? czyli załóżmy, przykładowo, tak? bo ja chcę, żeby to po prostu każdy zwykły kowalski zrozumiał, co to oznacza. czyli mamy na przykład kartę, dostajesz kartę od państwa, od rządu w Polsce, tak? czy takiego, czy też innego? Na przykład ta karta może być rzeczywiście koloru czarnego, co możemy odróżniać od innych kart. I na tej karcie dostajesz po prostu 100 punktów. Jeden punkt jest, jest warty zotówkę. I te punkty, tymi, tymi punktami możesz płacić w sklepach spożywczych, na przykład za podstawowe produkty: chleb, proszek, jajko, mleko, e, szampon, mydło, e, tak, takie po prostu produkty. Nie możesz za to kupić, na przykład. Nie możesz alkoholu kupić, nie możesz kupić papierosów, nie możesz tych punktów wymienić na pieniądze. Masz te punkty od 1 do 30 czy do 31 jak nie wykorzysta w danym miesiącu, przepadają ci. W nowym miesiącu dostajesz nowe punkty do, znowu do wykorzystania. Oczywiście to powiedziałem 100 punktów w przeliczeniu na złotówki, tak? To jest taki przykładowy. Pewnie byłoby to więcej tych punktów. No przecież za 100 złotych to się utrzyma, wyżyje. E, może by był jakiś inny mnożnik, tak? Być może byłaby jakaś grupa produktów, tak? Mógłbyś na przykład, nie Kupować mleko, ale tylko 1,5%, 3% byłoby dla bogatszych, bo jest droższe, bo ma więcej tłuszczu, tak? No to już jest jakby inna sprawa. Natomiast tutaj jest właśnie mówi w ten sposób, że ludzie, jeśli chodzi o oszczędności, będą otrzymywać pokwitowanie. Natomiast na no czym będzie pokwitowanie? Tak, no nie wiem, po prostu jest rodzina, która sobie ciła pieniądze na samochód. Nie, na przykład chcą kupić nowy samochód, bo rodzina się powiększyła, kombi używane, tak, nie wiem, taki za 80 tysięcy. Mają pieniądze po prostu w banku zgromadzone, chcą pójść wypłacić te pieniądze, a bank mówi: nie, nie. My Wam pieniędzy nie zapłacimy, my możemy Wam dać tylko pokwitowanie, że takie te pieniądze macie na koncie, tak? Ale Wy wypłacić pieniędzy nie możecie to co, po co komu pokwitowanie? Do czego pokwitowania, tak? Pokwitowania, to można sobie tyłek podeczeć, No do czego ci pokwitowanie. Potrzebujesz, jeżeli masz te pieniądze zgromadzone w banku, potrzebujesz po prostu realną możliwość wypłacenia tych pieniędzy i kupna coś za te pieniądze, tak? A jak na przykład m, będzie małżeństwo, i dziecko będzie chore, będzie wymagało po prostu pomocy medycznej, tak? Kupna na przykład jakiejś aparatury czy jakiejś operacji, będą chcieli wypłacić pieniądze, pójdziesz do banku, a pani w banku powie nie, nie my nie możemy po prostu wypłacić państwu po pieniądze, tak? My możemy dać pokwitować. Te pieniądze wam nie przepadną, one są dalej w banku, gwarantem tego jest państwo polskie, ale pieniędzy tych nie możesz wypłacić, bo jest kryzys ekonomiczny, bo jest tragedia, bo jest recesja, tak? No to jest po prostu tym bardziej to już szokująca e, rzecz, tak? Po prostu to już szokująca rzecz. No to, czy Kiedyś się mówiło, że tak, że po prostu ktoś przychodzi koło cukierni, jest głodny i patrzy, może sobie polizać szybę, tak, metaforycznie mówią, tak, złośliwie nawet można powiedzieć, jak na przykład pewne produkty są w cukierni czy w jakimś sklepie, to teraz ty możesz już wejść do tej cukierni, bo teoretycznie masz pieniądze, tak, Możesz praktycznie tutaj, tak, wyciągnąć już praktycznie, jakby gotówkę na, na, w tej cukierni. Nawet możesz kupić po prostu ten produkt, natomiast już bierzesz na przykład, nie wiem, ten deser do stolika. Chcesz usiąść w tej cukierni, czy w jakiejś tam restauracji, kawiarni, ale nie możesz tego zjeść, bo masz na przykład zakaz, tak. To jesteś tak blisko tego i nie możesz tego zrobić, tak, a ty jesteś na przykład głodny. Tak samo tutaj. Masz pieniądze. Te pieniądze ci nie przepadły. Masz pokwitowanie państwa, masz po prostu potwierdzenie banku, one ci nie przepadły, ale państwo ci je na przykład zamroziło na skutek właśnie sytuacji gospodarczej. No i co z tego, jak nie masz realnej możliwości, tak? Jeżeli na przykład twoje dziecko chóruje, ty potrzebujesz na operację tego dziecka, potrzebujesz na to, żeby kupić jakąś maszynę, na przykład do inhalacji do tego dziecka, tak? Nie możesz nic praktycznie z tym zrobić, albo na rehabilitację dziecka, a pieniądze są, one są po prostu, no tak? No, no a tylko co z tego jak nie możesz ich wykorzystać w danym momencie tak no bo jeszcze samochód no to okej okay, pożyczę od rodziny od kogoś odkupi czy coś takiego ale są po prostu potrzeby e, tak rzeczywiście kiedy po prostu no to jest niezbędne pewne rzeczy tak Chociaż samochód no, też jest niezbędne, no, czemu o, o, odejmować, tak? No, samo też służby, przejazd do pracy, do przedszkola, zawieźć, tak? Rodzice mają na przykład niepełnosprawne dziecko, potrzebują specjalny samochód, żeby zawieźć dziecko na rehabilitację i tak dalej. No więc wstrząsająca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Nagła zmiana sytuacji, nastąpi globalny problem, to definiuje Jasnowidz I co szokujące z tym wszystkim, ludzie nawet nie będą mieć pretensji do rządu. Nieprawdopodobne. Czyli sytuacja będzie tak zła, tak fatalna, że ludzie nie będą mieć nawet pretensji do rządu. Znaczy, ja nie mówię tego, znaczy to jasno i w swojej wizji powie, powie, widział, tak? Ale zobaczmy sobie, co w nas musi nastąpić mentalnie, że ludzie nawet nie będą mieć pretensji do rządu. To mi się przypomina cały czas po prostu COVID. Jeszcze przed COVID-em była sytuacja. E, no to e, jak ktoś by założył taką maseczkę na ulicy w 2018 roku, by szedł z taką maseczką, to każdy patrzy na niego tak dziwnie, tak maseczkę ma i tak dalej. Nie? No to jak nosi? No to tak w Azji, w Chinach gdzieś tam noszą te maseczki chirurgiczne, tak? Oczywiście ja nie kwestionuję COVID-u. COVID jest, jest bardzo niebezpieczny, trzeba się dostosować do wszystkich wytycznych, tym co powiem, Ministerstwo Zdrowia i tak dalej. Natomiast dzisiaj jak ktoś założy maseczkę, nawet jak już nie, nie trzeba tej maseczki nosi, na przykład w autobusie, czy, czy, no wiadomo, są miejsca, gdzie trzeba nosić, tak, pacówki medyczne, apteki i tak dalej, szpitale, ale na przykład w autobusie założyć tę maseczkę nie trzeba, tak? no to nikogo już nie dziwi, no, ktoś mówi, no może ma słabszą odporność, tak, może się ta osoba nie szczepiła, może się czuje zagrożona, może sobie założyć, tak. Natomiast wcześniej byłoby to dziwne, duże zaskoczenie, bo my do tego przywykliśmy, tak, o, praktycznie te informacje medialne, które były, że COVID zagrożenie, niebezpieczeństwo, no, no, bo tak jest, no, to jest oczywista sprawa, ale to praktycznie w nas po prostu zmieniło nasze postrzeganie. tak samo tutaj, że ludzie nie będą mieć, człowiek Kowalski będzie mieć oszczędności, 10 tysięcy załóżmy ma oszczędności, ma rodzinę, nie może tych pieniędzy wypłacić, ma dziecko, które jest chore, niepełnosprawne, na rehabilitację, na operację i on nie będzie mieć pretensji do rządzących, bo sytuacja będzie tak fatalna, tak musi być, to jaka musi być fatalna sytuacja gospodarcza, jaka musi być po prostu tragedia kompletna, tak, to znaczy, że co, państwo polskie, weźmie oszczędności nas wszystkich Polaków niejako w zastaw, w lombard na poczet po prostu swojego budżetu? Powie nie. nie. Musimy teraz wszystkich Polaków zarodzić oszczędności, bo sytuacja na przykład państwa polskiego jest nieciekawa, budżetu i tak dalej. To jest na przeczekanie, macie tutaj potwierdzenie, one do was wrócą te pieniądze, ale na razie po prostu nie możecie ich wypłacić. No to jest po prostu sytuacja kuriozalna. Sytuacja po prostu absolutnie kuriozalna, tak? Eee, więc tak to wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą po prostu przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, tak dotyczącą praktycznie tego, co nas ma czekać. I tutaj Jasnowidz mówi Polska przeżyje poważne załamanie gospodarcze, wszystko zacznie się od takich praktycznie dwóch, trzech wcześniejszych zdarzeń na świecie, drobnych, praktycznie zdarzeń, które po prostu pociągną ze sobą efekt skali, efekt domina nastąpi przeobrażenie świata, a my będziemy tylko widzieć praktycznie w tym chaos, tak? Tutaj ludzie będą mieć brak dostępu do gotówki. I tu muszę powiedzieć, że ta wizja miała miejsce już zdecydowanie wcześniej, to powoli się już realizuje. Niektórzy politycy już w Polsce na przykład powszechnie deklarują, że jak dojdą do władzy, to będą chcieli wycofać praktycznie pieniądze tradycyjne. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Ja przed tym po prostu apeluję, przestrzegam, żebyście po prostu uważali na to, bo to jest bardzo rzecz niebezpieczna, tak? Tutaj wycofanie się z pieniądza tradycyjnego, być tak, jak jest dotychczas, a więc pieniądz elektroniczny i pieniądz tradycyjny. Jak ktoś chce, nie sobie płaci kartą, a ktoś chce, nie sobie wypłaca pieniądze z bankomatu. Natomiast pozbycie się całkowicie pieniądza, gotówki jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, ogranicza naszą wolność, swobodę i prawa obywatelskie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.